uczona, czerwona, tłusta. Tymi trzema słowami często określa się Bolonię. Położona w samym sercu regionu, Emilia-Romagna jest idealnym miastem, aby doświadczyć prawdziwych Włoch i spędzić tutaj weekend. Charakteryzuje się kilometrami klimatycznych arkad, dachami wykonanymi z czerwonej cegły oraz najlepszą kuchnią we Włoszech. Zapraszam na wspólną podróż. Po wylądowaniu na lotnisku w Bolonii od razu podążam za zielonymi strzałkami prowadzącymi do Marconi Express. Jest to jednoszynowy pociąg, którym dojedziemy do centrum w zaledwie 7 minut. Co prawda, muszę przyznać, że bilety są drogie, ale z drugiej strony możemy zaoszczędzić naprawdę sporo czasu. Po dotarciu do centrum zostawiam bagaże w hostelu i udaję się na tradycyjne włoskie śniadanie. Wiele kawiarni mijanych po drodze jest już przepełniona, a z wnętrz wydobywa się przyjemny aromat świeżych wypieków i parzonej kawy. W końcu udaje mi się upolować wolny stolik w popularnej kawiarni Pappare i otrzymuję wyczekane śniadanie składające się z cappuccino i tradycyjnego włoskiego rogalika cornetto. Jestem w Bolonii trochę ponad godzinę, a moją uwagę już przykuły niekończące się arkady. Odnoszę wrażenie, że rozciągają się wzdłuż i wszerz, ciągle mi towarzysząc. Zdecydowanie jest to znak rozpoznawczy Bolonii, a spacer pod nimi pozwala poczuć ulgę w słoneczny i gorący dzień. Ponadto arkady nadają Bolonii niepowtarzalny klimat, a w ich wnętrzach znajdziemy różnego rodzaju sklepiki, kawiarnie czy wiele innych ciekawych miejsc. Tymczasem kończę śniadanie i znajdując się w sercu miasta, postanawiam od razu odwiedzić jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Bolonii, a mianowicie dwie wieże Asinelli Garcienda. Zostały zbudowane przez dwie rodziny i pełniły funkcję obronną oraz stanowiły symbole statusu. Czym wieża była wyższa, tym dana rodzina mogła poszczycić się większym majątkiem. W średniowieczu Bolonia była miastem wież. Podobno mogło być ich tutaj nawet około 180. Dlatego też miasto doczekało się miana średniowiecznego Manhattanu. Bilety kupuję online na wyznaczoną godzinę, ponieważ zainteresowanie tą atrakcją jest dość spore, a dla turystów udostępniona jest tylko jedna z wież. A żeby dostać się na szczyt, należy pokonać, uwaga, 498 schodów. Muszę przyznać, że w pewnym momencie zwykłe wejście po schodach zaczyna bardziej przypominać przygodę. Uginające się pod stopami wąskie drewniane schody i niewysoka balustrada wywołują niemałe emocje. Ale wspinaczka jest tego warta, ponieważ ze szczytu rozciąga się niesamowita panorama i w końcu mogę zobaczyć domy bolońskich dachów wykonane z charakterystycznej czerwonej cegły. Po zejściu i poczuciu na nowo gruntu pod stopami, co jest dużą ulgą, moją uwagę przyciągają znajdujące się na stolikach okolicznych barów szklanki wypełnione lodem i czerwonym płynem. Dokładniej mówiąc, jest to słynne włoskie aperitivo, czyli koktajl alkoholowy mający na celu pobudzić apetyt. W karcie jest wiele propozycji, jednak ja stawiam na popularny tutaj Aperol Spritz, podawany z różnymi przekąskami.
Po wypiciu aperitivo przydałoby się coś zjeść. Dlatego zaprowadzę Was teraz w jedno, moim zdaniem, obowiązkowe miejsce. Ale zanim tam dotrę, zajrzę jeszcze na Mercato di Mezzo, czyli tętniący życiem, zadaszony targ w rejonie Quadrilatero. Znajdziemy tutaj wszystkie najważniejsze produkty, od serów przez wędliny, makarony czy szeroki wybór ulicznego jedzenia. Jeśli chcesz coś zjeść lokalnego, to warto jest się tutaj zatrzymać, choć ceny mogą być nieco wyższe. Z okolicy Mercato di Mezzo mam zaledwie kilka kroków na Piazza Maggiore. Jest to historyczne centrum Bolonii i jednocześnie główny plac miasta. Piazza Maggiore jest naprawdę duży i imponujący, a przede wszystkim pełen historii. Przechadzają się tędy mieszkańcy, turyści oraz studenci, dzięki czemu miejsce tętni życiem i czasami ciężko o zaciszny kąt. Budynkiem, który w pierwszej chwili przyciąga moją uwagę, jest imponująca rozmiarem Bazylika Świętego Petroniusza, która jest jednym z większych kościołów w całej Europie. Niedaleko znajdziemy również dużą fontannę z XVI-wiecznym posągiem Neptuna w towarzystwie nimf. Bolonia charakteryzuje się również wyśmienitą kuchnią. Nieprzypadkowo miasto uważane jest za kulinarną stolicę Włoch. Czasu mam mało, a rzeczy do spróbowania jest naprawdę sporo, ponieważ to właśnie stąd pochodzą m.in. tortellini, tagliatelle al ragù, lasagna czy mortadella. Ja odwiedzę teraz miejsce o nazwie Mo Mortadella Lab. Są to niewielkie, bardzo popularne delikatesy z kanapkami, w których króluje mortadella oraz lokalne sery. W tym miejscu są naprawdę wyśmienite, dlatego nierzadko trzeba poczekać w kolejce. Po tej sporej rozmiarów przekąsce kontynuuję zwiedzanie. Kolejnym punktem na mojej mapie jest Palazzo dell'Arciginnasio. Jest to biblioteka i teatr anatomiczny w XVI-wiecznym budynku z freskami i kolekcją herbów. Tutaj muszę wspomnieć, że Bolonia może poszczycić się najstarszym uniwersytetem w Europie, a Palazzo dell'Arciginnasio był pierwszą fizyczną siedzibą uczelni. Wewnątrz budynku znajduje się wyjątkowa sala, czyli wspomniany wcześniej teatr anatomiczny, który służył do przeprowadzania sekcji oraz wykładów. Sala została pokryta drewnem, a ściany zdobi 12 znanych lekarzy. Pomieszczenie doznało sporych zniszczeń podczas bombardowań, a to co widzimy dzisiaj to rekonstrukcja przy użyciu oryginalnych drewnianych rzeźb. Po tak napiętym dniu i przejściu kilku kilometrów klimatycznymi uliczkami Bolonii, myślę, że nadszedł czas na kolację, dlatego zabiorę Was do kolejnego miejsca, które szczególnie polecam – Osteria del Orsa. Lokal ten zawsze jest wypełniony po brzegi, a często również trzeba poczekać w kolejce, ale zdecydowanie warto. Wnętrze lokalu jest proste, bardzo klimatyczne i przede wszystkim ceny są przystępne. Tutaj stawiam na jedną z najbardziej popularnych potraw, czyli tagliatelle al ragù. Poza tym próbuję jeszcze lasagne z dużą ilością sosu beszamelowego i pysznego ragù. Danie tłuste, ale zdecydowanie warte spróbowania. Tą kolacją kończę mój dzień w Bolonii, a jutro z samego rana wyruszam pociągiem do miasta Romea i Julii, czyli do Werony. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.